Dzień ósmy rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Przyszło do swojej własności. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Rozważanie dnia z Ewangelii według świętego Jana. Przyszło do swojej własności. Do swojej własności. Pierwsze zdania Ewangelii świętego Jana objawiają nam, że wszystko stało się przez Słowo, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Nikt z nas nie zdecydował o swoim zaistnieniu. Nie jestem źródłem swojego życia. Życie jest darem, który otrzymałem od Pana Boga. Jestem własnością Boga. W pierwszym rzędzie przez to, że mnie stworzył, a jeszcze bardziej przez chrzest, w którym Bóg naznaczył mnie pieczęcią, która mówi, że należę do Niego. Pieczęć jest czymś nienaruszalnym. Mówi o tym jeden z najpiękniejszych fragmentów Biblii, z księgi proroka Izajasza. Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel Twój, Jakubie, i Twórca Twój, o Izraelu. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu. Tyś moim. O tej prawdzie śpiewa oblubienica z Pieśni nad Pieśniami w słowach: Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Pięknie tą rzeczywistość wyraża słowo oddanie. Oddać mogę tylko coś, co nie należy do mnie. Przez akt całkowitego oddania się składam w ręce Maryi całe moje życie, aby ona oddała je Bogu, do którego ono od początku należy. To jest powrót do źródła, powrót do pierwotnej harmonii, w której wszystko jest łaską. Całkowite oddanie to powrót do raju, w którym wszystko należy do Boga i wszystko jest łaską. Jezus do nas nieustannie przychodzi. By Go przyjąć, mamy po pierwsze prostować ścieżki, czyli nieustannie nawracać się. Im więcej w nas miłości, tym większa przestrzeń na przyjęcie Jezusa. Tym, co nas uzdalnia do nieustannego przyjmowania Jezusa, jest życie chwilą obecną, świadoma otwartość i trwanie w gotowości na przyjęcie łaski w każdej chwili. Jesteśmy też wezwani, aby czytać znaki, to znaczy rozpoznawać to, w jaki sposób Jezus działa dzisiaj i jak do nas przychodzi, oraz jaka jest Jego wola w tym danym czasie, w którym żyjemy. Lektura duchowa z traktatu świętego Ludwika de Montfort. Jezus, nasz wielki przyjaciel, oddał się nam bez zastrzeżeń, z duszą i ciałem, z cnotami, łaskami i zasługami.
Zdobył mnie całego, mówi święty Bernard, oddając mi się całkowicie. Czyż nie jest wymogiem sprawiedliwości i wdzięczności, byśmy dali Jezusowi wszystko, co dać możemy? Wszak to Jezus pierwszy był wobec nas hojny. Idźmy za Nim, a doznamy w życiu, w godzinę śmierci i w wieczności jeszcze większej Jego szczodrobliwości. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, numer 138. Z dzienników Alicji Lęczewskiej. Mówi Pan Jezus: oddanie i ufność, których źródłem jest miłość, sprawią, że żyjąc jeszcze w ciele na tym świecie, możesz być zupełnie wolna od wszelkich uzależnień, wpływów i oddziaływań zewnętrznych. Możesz trwać w pokoju, jaki ja zsyłam na ciebie. W takim stanie tylko Bóg ma wpływ i tylko od Niego zależysz. Tylko On jest twoim Panem, miłością. I to jest stan szczęśliwości, chociaż twoja codzienność zawiera trud i dolegliwości. Trwając w tym stanie, nie uciekasz od znoju i cierpień. Wręcz przeciwnie, jednocząc się ze mną ukrzyżowanym, pragniesz uczestniczyć w moim bólu. Nie możesz nie być w tym, w czym ja jestem. Ogarnia cię ból mój i miłość moja. Ból przeniknięty miłością, zatracony w miłości, pochłonięty przez miłość, która nie ma ograniczeń i jest wieczna. Ból przeminie jak wszystko, co ziemskie. Pozostanie miłość, która jest zmartwychwstaniem i życiem w chwale, nowym Jeruzalem. Moja droga krzyżowa w świecie sięga już Golgoty i powtórzy się to, co tam się stało. Powtórzy się w skali świata i dotknie wszystkich. I zachowania ludzkie będą jak wówczas. Ze mną pozostaną tylko ci, którzy prawdziwie kochają, jak moja matka, jak Jan, jak Magdalena. Teraz pragnę być otoczony rodziną. W wielu duszach umieram i w wielu duszach potrzebna jest pomocna miłość, która ocali życie od śmierci wiecznej moich dzieci. Dlatego powołałem rodzinę mojego serca. Serca, które jest ukrzyżowane, które jest krzyżowane z coraz większą zawziętością. I dlatego zapragnąłem związać dzieci serca miłości ukrzyżowanej ślubem miłości, wierności i posłuszeństwa na wieczność całą. Ten ślub jest zobowiązaniem dwustronnym. I w tym Jego moc, bo ja zapewniam możliwość Jego wypełnienia w każdej sytuacji przez łaskę, jaką dam dziecku, które będzie chciało wytrwać przy mnie w mojej ofierze. Słowo pouczenia, numer 460. Mówi Alicja: napełniłeś mnie, Panie, swoją mocą. Dokąd iść i gdzie prowadzić dzieci Twoje, które mi dajesz pod opiekę? Do mnie, najprostszą i najkrótszą drogą, drogą dziecięcego oddania. Nie ma czasu na długie przygotowywanie i trening duchowy, bo siły nieprzyjaciela rosną w gotowość do ostatecznej walki. Ja będę prowadził Was mocą mojej potęgi miłości. Nadeszła chwila, kiedy trzeba przylgnąć do mnie i iść na ślepo tam, gdzie prowadzę, i ufać wbrew własnej logice, własnym oczom i uszom. Trzeba otworzyć oczy duszy i uszy serca, wypatrywać mnie i nadsłuchiwać mojego głosu, i tylko we mnie mieć skierowane całe swe jestestwo. Macie mieć głuche uszy i ślepe oczy na wszystko inne poza moim światłem i moją miłością. Ja wszystko wskażę i wszystko powiem. Bądźcie ufni i posłuszni moim rozkazom. Ja wyprowadzę was silną ręką wśród wielkich znaków na niebie i ziemi. Mnie zawierzcie i zaufajcie mojej matce, która jest z wami i pokrzepia wasze serca i opatruje wasze zranienia. Kochajcie ją i do niej się tulcie. Troszcz się o dzieci chore i słabe. Przyprowadzaj do mojej matki, by je opatrywała. I do mnie, bym je karmił, aby nabrały sił. Świadectwo numer 638. Światło z Fatimy. Fatima jest jednym wielkim wezwaniem do nawrócenia, czyli do powrotu do Boga, naszego źródła. Podczas pierwszego ukazania się anioł nauczył dzieci modlitwy wynagradzającej, w której wyznajemy Bogu wiarę, uwielbienie, ufność oraz miłość.
aby wynagrodzić za tych, którzy nie wierzą, nie uwielbiają, nie ufają i nie kochają Boga. Podczas drugiego ukazania się anioł powiedział do dzieci: ofiarujcie Zbawicielowi wasze modlitwy i wszystko, co potraficie ofiarować za przebłaganie, za tyle grzechów, które obrażają Pana Boga. Podczas trzeciego ukazania się anioł nauczył dzieci kolejnej modlitwy, która kończy się wezwaniem: przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i za przyczyną niepokalanego serca Maryi, błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Podczas pierwszego objawienia Matka Boża prosi dzieci, aby złożyły Bogu największą możliwą ofiarę – z samych siebie. Dzieci czynią to bez chwili zawahania, mimo tego, że Maryja zapowiada im wiele cierpienia. Podczas drugiego objawienia Maryja wskazuje drogę powrotu do Boga – nabożeństwo do jej niepokalanego serca. Bóg mógł wskazać nam wiele dróg powrotu, ale wybrał jedną – niepokalane serce Maryi. Wezwanie dnia. Jezus nieustannie przychodzi do swojej własności. Czyni to w sposób szczególny poprzez Słowo Boże, które otrzymujemy codziennie w czytaniach dnia. Alicja Lęczewska często otrzymywała od Pana Jezusa fragment Słowa Bożego, który rozjaśniał jej to, co słyszała w sercu. Pewnego razu otrzymała od Jezusa fragment, który był tego dnia w czytaniu. Zwróciła się do Jezusa: słowa z dzisiejszego czytania mi dałeś. Pan Jezus odpowiedział: aby Ci zwrócić uwagę na to, że wskazówki na każdy dzień wypływają z czytań, których słuchasz podczas mojej ofiary. Niesamowite światło. Każdego dnia Jezus daje nam konkretne wskazówki w Słowie Bożym wyznaczonym na dany dzień. Każdego dnia w ziemi wielu słów możesz znaleźć drogocenną perłę, ukrytą tam specjalnie dla Ciebie. W wezwaniu dnia przeczytaj dzisiejsze czytania i poszukaj w nich światła, które kryje się tam specjalnie dla Ciebie. Światło Słowa z Księgi proroka Ozeasza. Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił i On też uleczy. On to nas pobił, On ranę przewiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek. Światło Słowa z Księgi proroka Izajasza. Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: w nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła, ale wyście tego nie chcieli. Mały wieczernik modlitwy. Kiedy podczas modlitwy pozwalasz Bogu działać, nareszcie wszystko jest łaską. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak Cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu
i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na koniec tego ósmego dnia medytacji przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.